Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku FIFA 18 Ultimate Team. Tak, wreszcie poszedłem do fryzjera, jednak to nie jest temat dzisiejszego filmu. Tak samo jak wczoraj, czas zacząć od głosowania Team of the Year. Wczoraj wybraliście bardzo fajną defensywę, w tym momencie zakończyło się głosowanie na pomocników i czas ich ogłosić. A i tak przy okazji, ostatnio widzę, że przychodzi tutaj dosyć dużo nowych widzów, więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zapraszam do zrobienia tego. Najwięcej głosów zgarnął pomocnik Manchesteru City. Jest to oczywiście Kevin De Bruyne. Różnica była naprawdę niewielka. Na drugim miejscu znalazł się architekt Realu Madryt, Luka Modric. No i na trzecim miejscu znalazł się ostatni piłkarz roku Premier League, N'Golo Kanté. No będę z wami szczery, z przyjemnością zagrałbym każdą z tych kart. W szczególności tym Kevinem, no masakra. Teraz czas na ostatnie głosowanie. Czas wybrać trzech napastników. Standardowo link do ankiety macie w opisie. I co mogę powiedzieć, liczę na taką samą aktywność, ponieważ na pomocników oddaliście ponad 60 tysięcy głosów. Dzięki, naprawdę dzięki, super to wygląda. Czas na film! Zanim jednak przejdziemy do rozegrania spotkań w lidze trzeciej, to muszę otworzyć paczki, które otrzymałem w ramach rekompensaty od EA. No szału nie ma, dwie paczki za 7,5 tysiąca i jedna mała złota paczka rzadkich piłkarzy. To tak, no taka połowa paczki za 50 tysięcy. I to jeszcze niekompletna. Zacznijmy od niej, ponieważ no, według mnie jest tutaj szansa na trafienie kogoś niezłego. Jednak czy będę ekran... No dobra, nie. No nie jest to dobry start, Cristiano Ronaldo to nie jest. Bruma! Piłkarz Lipska. No, może z 4000 z tej paczki wyjmę. No to dwie paczki za 7,5 tysiąca, kompletnie nic z nich nie oczekuję, bo jeśli z lepszej paczki nie było ekranu, to tutaj te... Niech karta kondycji chociaż wpadnie. O, nawet dwie. Super. Kurczę, gdybym wiedział, to bym otwierał ile wlezie, ale proszę, są jednak ekrany z paczki za 7,5 tysiąca. Polska, prawy obrońca, Łukasz Piszczek, ale to jest straszne, ponieważ tylko trzech Polaków ma ekrany. Piszczek, Glik i Lewandowski. I niestety u mnie no, na razie chyba z 3 razy Piszczek, raz Glik, ani razu Roberta. Dwie rzadkie karty, znów karta kondycji. Ach no... Za jakiś czas pewnie Łukasz będzie trochę więcej warty. No co mogę powiedzieć? Liczę na kolejny dobry występ mojego zespołu. Dobrze, pierwszy przeciwnik znaleziony posiada on przyzwoitą drużynę z ligi angielskiej. Lukaku z Jesusem na napadzie, a za nimi Ibrahimowicz. Bardzo mądry wybór, no i nietypowa formacja. Bardzo rzadko trafia się na to ustawienie w tej FIFA. Tak zastanawiam się jeszcze nad napadem w tej drużynie, ponieważ no, nadal nie jestem w pełni przekonany do Mertensa. Perisic mnie nie zawodzi, Cuadrado no to... Nawet myślę, by w trakcie meczu zmieniać Mertensa właśnie na prawą stronę, a na środek wpuszczać jakiegoś napastnika z ławki. Dobra, wiecie co? Coś czuję, że to będzie łatwe zwycięstwo. Przeciwnik ma trzech obrońców. No, bocznych pomocników to też nie ma najlepszych, no bo Pedro. Pedro to jest ofensywny pomocnik, a nie defensywny. On nie będzie się tutaj wracał. Ja to oczywiście muszę wykorzystać. Brozovic czekał, aż Szime wbiegnie. Dośrodkowanie Perisic z główki. Liczyłem na jakieś piękne nożyce. Szkoda, że mnie zawiódł. A jeny prostopadła piłka do Jesusa, Miranda nie był w stanie go jakoś zatrzymać, wyprzedzić, ale Samir Handanowicz na razie mnie ani razu nie zawiódł i mam nadzieję, że to się nie zmieni. No obecnie ile ja mam? 16 tysięcy na koncie, no w tym tygodniu chcę zagrać Food Champions, ponieważ chciałbym umieścić Dybale w tym składzie, też stawiam, że przez ten Team of the Year jego cena spadnie, więc muszę wbić dobrą rangę, no wydaje... O, rzut karny. Tego się nie spodziewałem. Gold 2 powinien wystarczyć, żeby trochę zarobić. Okej, mamy 11. Spłynęło to po mnie. Bo nie spodziewałem się. Myślałem, że skończy się to na rzucie rożnym. Zobaczmy, czy to sprawiedliwa decyzja. No tak, zdecydowanie. To było bezpardonowe, agresywne, żałosne. Perisic. 1-0 dla nas. Jak ja mam nim kończyć? Bo ja się po prostu boję, wiecie? Wow. Eric Bailly włożył nogę w takim momencie, że chyba on sam się tego nie spodziewał. No, niesamowita interwencja. Ale okej. Mnie to nie obchodzi. Ja chciałbym wykorzystać jakoś rzut rożny. Nie najlepszy pomysł. Od razu podanie do Mertensa. Ten przed pole karne. Cuadrado. Ach, no. Mógł Ibra sfaulować. Mógł. Ibra z dystansu. No, chciał zaskoczyć Samira. Prawie mu się to udało. Pierwszy raz chyba przeciwnik... Grając, no po prostu mój rywal oddał strzał z takiej odległości w tej grze, bardzo rzadko. Rywale próbują uderzeń z dystansu, z takiego dystansu, no bo nie oszukujmy się. Teraz to już nie wchodzi. Za starych dobrych lat, FIFA 14, FIFA 15, to mógłby być gol. Zrobię jedną zmianę.
Wejdzie znów ten Silva, Cuadrado opuści boisko i Mertens zagra na prawym napadzie. A Jenny od razu przeciwnik zdobywa bramkę. Firmino czy Lingard? Bo niestety nie widzę. Roberto Firmino. Nie mogę się złościć, no jeden z moich ulubionych piłkarzy w Liverpoolu obecnie. Ivan. Dobrze się zastawia, chciałby pewnie podać do kogoś. To jest chyba Mertens, Hamsik. Gol. On nie potrafi przestać strzelać, to jest fakt. Jako środkowy pomocnik on strzela więcej bramek niż Mertens. I to nie jest wyolbrzymienie, ja po tym spotkaniu pokażę wam statystyki. Są lepsze niż właśnie Drisa, ale trochę żal mi Czecha, no bo no naprawdę, to było tak okropne. Znaczy, trochę śmieszne, ale najważniejsze jest to, że mamy kolejną bramkę. Ojeny, teraz Chiellini popełnił błąd, Ibrahimović 2-2. No tak to jest, jak się gra na za dużym luzie. Ta bramka nie powinna paść, oczywiście mój błąd. Wpuścić Pirlo? Nie, jeszcze nie. Mertens pięknie po ziemi, 2-3, doskonale, no musiał wreszcie to wykończyć. Będą 3 punkty, no teraz po prostu muszę spiąć się w defensywie, zagram autobus chyba ustawię, nie? No i tyle. Podobna akcja do tej z ostatniego odcinka, Ronaldinho i spółka. Tutaj ładnie wszedł w ślizgiem Ivan, wyprzedził obrońcę. Świetne zachowanie naszego napastnika. Silva. Udało mu się. Jeszcze Silva. Dobra decyzja. Czy wreszcie trafi do siatki? Nie, podanie do Mertens. Rzut karny. Znów Mustafi fauluje. Po raz drugi wślizg na Perisiciu. Nie wiem, czy to nie będzie czerwona kartka. Nie, bo wcześniej nie trafił do Notesiku. Ale takiego obrotu spraw to ja się nie spodziewałem. No, wybaczam Mertensowi. Perisic, czy będzie kolejna bramka? A jednak nie. Jednak nie. Jezus. Dobra. Koniec. Udało się. Przed chwilą powinny paść 2 bramki. No, najpierw Mertens powinien wykończyć, a później no jednak... No z karnego... Karne trzeba strzelać jeszcze w dodatku w takim momencie, ale okej. Wygrana to wygrana, ja nadal muszę szukać napastnika. Zrobimy kolejny eksperyment w następnym spotkaniu. Zaraz wam powiem jaki. Okej, na początek przesunę Mertensa na prawy napad. Wtedy będzie miał 7 zgrania, ale wydaje mi się, że wielkiej różnicy nie będzie. I na napad powraca Belotti. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jednak w międzyczasie zróbmy sobie jakieś wyzwanie. Nie będzie to nic specjalnego. Zwykła złota wymiana. Kto wie, może tam będzie Dybala. Drużyna błyskawicznie ukończona. Jedna paczka dwóch rzadkich piłkarzy trafia do mojego sklepu. Ach, jestem przekonany. Naprawdę jestem przekonany, że trafię lepszą kartę niż w tych paczkach z początku filmu. No to co, przekonajmy się. Będą ekrany. Ja to już po prostu czuję. Nie wiem, jakaś taka energia na mnie... Okej, Balde Diao. To jest bardzo dobry zmiennik, więc właściwie umieszczę go na swojej ławce rezerwowych. Zmiennik, no po prostu ogółem dobry piłkarz w tej grze. Gram przeciwko dwóm osobom, więc będzie ciekawie. Tak samo ciekawie, jak ciekawa jest ta drużyna z pewnością. Jagielka. Jagielka na środku obrony. Dlaczego? Pewnie zaraz się przekonam, a może i nie. O nie, popełniłem błąd, przecież... No zapomniałem, że on ma kontrolę nad dwoma piłkarzami. Niepotrzebnie podawałem tak krótko. Wow. Brawa dla chyba Alexa Sandro. Perisic. I miejmy nadzieję, że Sandro coś z tego zrobi. Podanie po ziemi i Mertens umieszcza piłkę w siatce. Jak widzicie, na 7 punktach zgrania kończy lepiej niż normalnie na 9. I po raz kolejny to dośrodkowanie dołem. Chciałem, żeby to trafiło do Perisicia, ale jest gol. Jest. To najważniejsze. Wreszcie prowadzimy i teraz powinno pójść z górki. Belotti. Udało mu się. Rzut karny. Trzeci rzut karny w tym odcinku. Niezwykłe. Gol! 2-0. Przepraszam, że była taka cisza, jednak zapomniałem... Znaczy, nie tyle zapomniałem, po prostu chciałem... Tak samo jak niektórzy mówią Penaldo, to zastanawiałem się, jak odmienić Perisic. Perisicaldo... Penal... No nie, no bardziej... Penisi. O jeny, co za piła. Belotti! No i po raz kolejny Bośniak broni. Ikona Dix United. No, chciałem powiedzieć, że jest nie do przejścia. No nie no, prowadzimy 2-0, ale widzicie, że i tak trzyma poziom nadal. Udana pierwsza połowa, prowadzimy. Będą kolejne 3 punkty. Zrobię jednak jedną zmianę, bo
Opowiem krótko, ja po prostu lubię grać Pirlo. A jest lepszy niż Brozovic, to fakt. To jest ta różnica, przeciwnik wprowadza Sterlinga, a ja piłkarza z klasą, choć nie no, Rahim ma dobry sezon i teraz Belotti. 3-0, dziękuję bardzo. Zatrzymanie się, które wyszło przy... Taki był plan, no i Lobik. Doskonale. Pirlo dobiegł do bezpańskiej piłki. Andrea Pirlo, 4-0 w samo okienko od słupka. Dziękuję bardzo, kurczę, prawie pat mi spadł. Perisic, o rany. No dobra, tym razem... A nie, to jest dopiero Perisic, okej, 5-0. No to jest już kompletna zabawa, nawet jakoś tego nie przeżywam. Widać, że przeciwnicy się poddali. Choć tutaj jeszcze jakiś skill run Jarmolenką, aż przypomniały mi się pierwsze odcinki tegorocznej serii. No, wtedy to można było nim robić naprawdę niezłe rzeczy. Ale to była kompletna inna gra, no poważnie, wtedy gra w obronie wyglądała kompletnie inaczej. Pirlo. Pirlo otrzymuje podanie piętą. Perfekcyjna centra i gola nie ma, chyba to corner. Mam rację. O-o. Mertens, podcinka, czy będzie gol? No, ciągle mylę piłkarzy. To chyba Belotti zdobywa kolejną asystę, z główki kończy Mertens. Miało być na odwrót, wyszło, wyszło, to najważniejsze. No i sędzia wreszcie zakończył to pośmiewisko. Trochę zlekceważyłem rywala w tym momencie, przepraszam za to najmocniej, ale to był fakt, no. Rywale się nie zgrali. No i to jest napad. Wszyscy zagrali równo. Perisic dwie bramki, dwie asysty. Belotti też dwie asysty. Super powrót do drużyny. No i co mogę powiedzieć? Wyczuwam ligę drugą w najbliższym odcinku. Co mogę dodać? Na dzisiaj jest to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No jest forma, są zwycięstwa, są bramki. To jest według mnie najważniejsze. Pamiętajcie o tym, by oddać głos na najlepszych napastników roku 2017. Do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć!